third round attempt. 13.62 on her first jump. No jump on her second attempt. She's got a best of 14.32. And the third round, we can see it clicked for Tavares of Portugal. Good speed on the runway, those long legs being very active in the phases of this triple jump. And she springs into the jump phase. And that may well take up. W tym roku. No tutaj trochę gorzej, ale jest. Rezultatem z pierwszej. Dalej poprawiła się o centymetr. Świetne skoczki na dal. Troszkę jest ciemniejsza. No. To był 6.38, to jak powiedziałeś, piąte miejsce i to daje 6.22 w pierwszej, 6.38 w drugiej, no i teraz ta trzecia kolejka. Nie są duże różnice na razie. Ta Portugalka. Portugalka, trzy tytuły mistrzyni swojego kraju. 6.51 w ubiegłym roku. No i te warunki. Zwróćmy uwagę, skakać znakomicie. I w trójskoku jakby się udało. Ona troszkę skacze w trójskoku, ale to są takie wyniki 13 metrów z małym ogonkiem. Czyli jeszcze jest w takim wieku, że się nie do końca. Że tak ciągnęła rozbieg, tak, ciągnęła, jakby się bała, że nie trafi w belkę, no i z takiego rozciągniętego rozbiegu, czyli obniżenia środków ciężkości przez cały czas rozbiegu nie może być. Biegową tego rozbiegu. No i pierwsza trójka. Evelise Veiga z Portugalii. Spalony Portugalki. 6.43 to jest ten najlepszy i piąta pozycja, jak powiedziałeś, a więc szybko wyleciała z tego elitarnego towarzystwa, tej elitarnej trójki, może do niej wróci. Co zrobić po tym odbiciu? Poszła w góry bardzo. Popatrzmy, jak to trafiła, to wykorzystasz tego, tak, naprawdę. To nie wypchnęła. Rewelacja. Mogłoby troszeczkę bliżej ten rozbieg belki, no ale i tak w górę, tylko że.
Thank you.
Thank you.
Хорошее, это понимание.